Nie będzie. I napisałem cztery teksty. Jeden jest tekst, który wyjaśnia, po co między nimi powstał na końcu. Bardzo prosimy. Jest to tekst, który niektórzy mówią, że prawda, bardzo prosty, jakiś obrazek bez odniesień. Czytelnik może go czytać jako dosłownie albo jako metaforycznie, ale zarazem tu jest, wyjaśnię później, dlaczego go napisałem. Kiedyś po mostach ogłosiłem taki tekst Corso, czyli Sapieżeńska. Tekst o Stanisławowie, tam są różne wspomnienia mojego nieżyjącego teścia, który opowiadał między innymi o, jak to w 1943 roku likwidowano getto w Stanisławowie, no i wszyscy Żydzi zostali prawie wymordowani albo wywiezieni do obozów. Wiadomo, w każdym takim getcie była ta policja żydowska, też współpracowali z Niemcami, w ten sposób przedłużali życie. No i potem wszyscy zostali wymordowani. Którego dnia mówi, przylatuje sąsiadka do niego, chodź Staszek, polecimy, bo na Sapieżyńskiej powieszono na altarniach wszystkich policjantów żydowskich. Mówi, nie chciał iść, bo jak to, no ale poszli. Poszli rzeczywiście tam kilkanaście. Na latarniach wieszą ci policjanci powieszeni, a nagle patrzą, idzie policjant polski również, tej, który współpracował, granatowa tak zwana policja, i mówi, to wam się to podoba, nie wdalajcie do domu i tak dalej, no to oni poszli. To operanie ukazało się w Pomostach i jednego mojego znajomego pisarza z Warszawy bardzo ten tekst widocznie oburzył. Bo przysłał mi taki długi list i tam pisał, nie poprawiaj Pana Boga. I takie aluzje, że tu o takich rzeczach nie powinienem pisać, że to jak to tam i tutaj po racji. No i ja napisałem tekst, który też był po mostach chyba rok, chyba tak mówi, nie poprawiaj Pana Boga. Nikt o tym nie wie, że to chodzi. Że to dotyczy tego pisarza i tego tekstu drukowanego po Pomostach. I tutaj teraz też napisałem tekst. Wyjaśnię dlaczego na końcu. Najpierw przeczytam tekst. Oj, muszę okulary, żebym nie przeczytał.